Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć taki bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o silne dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo krzyżowego, czyli o tak zwanych czerwonych flagach. Czerwone flagi to są takie informacje, które wyłuskujemy z wywiadu od pacjenta, które nam lekarzom pomagają albo wręcz wskazują na to, że podłoże tych bólów kręgosłupa mogą być poważne schorzenia, i mogą wymagać, z tego powodu mogą wymagać pogłębienia diagnostyki oraz ewentualnego leczenia. Pierwszy z takich czerwonych flag to jest wiek, czyli jeżeli te bóle kręgosłupa występują u pacjentów poniżej 18 roku życia lub powyżej 50 roku życia. Drugie to, gdy pacjent stosuje leki dożylne albo leki przeciwkrzepliwe. Kolejną to jest w wywiadzie wystąpienie w ostatnim czasie urazu na przykład komunikacyjnego, który mógłby również obejmować kręgosłup. Kolejne to występowanie gorączki lub gdy pacjent jest na immunosupresji, na przykład z powodu przeszczepu narządu. Kolejne dwie to jest wywiad w kierunku choroby nowotworowej, czyli ostre bóle kręgosłupa, odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u pacjenta, u którego rozpoznano nowotwór. A ostatnie to wystąpienie deficytów neurologicznych, to znaczy niedowład, zaburzenia zwieraczowe lub drętwienie. Wówczas przy tych czerwonych flagach wymaga to pogłębienia diagnostyki. Bardzo Wam serdecznie dziękuję.